Papaja Rocks prezentuje sezon pierwszy. Unlock your potential. Więc tutaj mamy pomieszczenia, w których mieszkają zwierzęta i sala operacyjna. Nie. Nie jestem u weterynarza. To trochę bardziej skomplikowane. Proszę bardzo. To są takie klatki, które służą badaniu reakcji strachu u szczurów i myszy. Prawdę mówiąc, to bardzo skomplikowane. Interesuje nas, które części mózgu, czy które obwody neuronalne w mózgu są odpowiedzialne za kontrolę strachu. Ale i niesamowite. W sąsiednim pokoju mamy taki sprzęt, który pozwala włączać i wyłączać obwody neuronalne. Więc zaraz pokażę, no właśnie, jak to działa. To jest kosmiczne. Jestem w Instytucie Biologii Doświadczalnej imienia Marcela Nęckiego w Warszawie. A moją przewodniczką jest profesor Ewelina Knapska, która kieruje pracownią neurobiologii emocji. Chodziłam do szkoły, do liceum w Łodzi. Ja miałam świetną nauczycielkę biologii, która zainteresowała mnie tematem. Już jako nastolatka uzyskała stypendium Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, organizacji, która wspiera i organizuje zajęcia dla szczególnie uzdolnionej młodzieży. Więc w ramach tych zajęć udało mi się trafić tutaj do Warszawy, zobaczyć, jak wygląda uniwersytet, jakie są możliwości studiowania. I zdecydowałam się na takie międzywydziałowe, indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze. Ponieważ interesował ją mózg, wybrała dwa kierunki – biologię i psychologię. No i gdzieś pod koniec studiów na biologii zdecydowałam, że chcę robić doktorat i trafiłam tutaj do Instytutu Nęckiego. No i wsiąkłam, jak widać. Jak wygląda proces twórczy w nauce? Co go ułatwia, co go utrudnia, co go blokuje? I gdzie w badaniach nad mózgiem jest miejsce na kreatywność? Na takie pytania próbuję uzyskać odpowiedzi w tym odcinku Narzędnika. To kroczymy za panem. Dobrze, proszę. Profesor Ewelina Knapska ma doktorat z neurobiologii. 2 lata spędziła w Stanach na Uniwersytecie Michigan, a od 2012 roku kieruje własną grupą badawczą w Instytucie Nęckiego. Muszę Państwa na chwilę zostawić tutaj i wziąć klucz, dobrze? Bo dobrze, klucz jest na dobrze, papierze. Dobra. Jej zespół bada, gdzie w mózgu mieszkają emocje, a w szczególności strach. To znaczy, na temat tego, gdzie on w mózgu się znajduje, wiadomo już całkiem dużo. Są to przede wszystkim kora przedczołowa, hipokamp i ciało migdałowate, które już 100 lat temu wiązano z emocjonalnością człowieka. No mnie interesuje na przykład, jak mózg kontroluje emocje. No właśnie, bo przecież strach strachowi nierówny. Człowiek boi się różnych rzeczy i w różnych sytuacjach. Przecież strach przed groźnym psem, który niespodziewanie zaszedł nam drogę i warczy, to coś innego niż lęk przed wystąpieniami publicznymi. Dodatkowo te stany mogą mieć różne natężenie i prowokować nas do odmiennych reakcji, jak ucieczka, płacz czy zamieranie w bezruchu. Dziś już wiadomo, że za te reakcje strachu nie odpowiadają konkretne, całe części mózgu, ale dużo mniejsze i na dodatek rozsiane po różnych jego strukturach sieci neuronów, czyli komórek nerwowych. Kiedyś, żeby badać funkcjonalność mózgu, czyli żeby móc nim manipulować w warunkach doświadczalnych, trzeba było mózg uszkodzić. Dziś to nie jest konieczne. To znaczy mamy z jednej strony taki sprzęt, który pozwala na u zwierząt, które są zmodyfikowane genetycznie. One są zmodyfikowane genetycznie w ten sposób, że wprowadzamy tam taki konstrukt, który ulega ekspresji w neuronach, czyli komórkach naszego mózgu i pozwala za pomocą światła włączać albo wyłączać te komórki w określonym momencie. I to się nazywa optogenetyka.
pozwala bardzo precyzyjnie manipulować na takim poziomie, który był jeszcze niedawno zupełnie niedostępny, to znaczy na poziomie obwodów neuronalnych, jakichś grup komórek w strukturze. Teraz już wiemy, że w jednej strukturze może być kilka różnych grup neuronalnych, które kontrolują różne zachowania, nawet przeciwstawne zachowania, takie jak strach i brak strachu. Rozwój technologii nam pozwolił dotrzeć dużo głębiej, zejść na dużo bardziej precyzyjny poziom manipulacji i powiedzieć, ok, na przykład ten obwód neuronalny, jego włączenie powoduje, że zwierzę boi się bardziej, tak? Czyli możemy przypuszczać, że to jest ten fragment kawałka mózgu, który odpowiada za strach. A jak włączymy inny obwód, to zwierzę się relaksuje, przestaje się bać, mimo że przed chwilą się bało. No i tak krok po kroku dowiadujemy się coraz więcej. Także tego, że w mózgu są komórki, które odpowiadają za przejmowanie cudzego strachu. Myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenie. Czyjś niepokój, strach, może panika, jakoś nam się udzieliły. Ten mechanizm jest bardzo rozwinięty u gryzoni. Czyha na nie wiele niebezpieczeństw, więc dla swojego bezpieczeństwa szybko uczą się rozpoznawać strach innych myszy czy szczurów, ale też dzięki funkcjom mózgu klasyfikować go jako strach uzasadniony lub nie, duży lub mały, dotyczący bliskiego zagrożenia lub jednak odległego. Tutaj zajmujemy się przede wszystkim badaniem odpowiedzi na różne zapachy niosące informacje o innych osobnikach. O osobniku, który coś mu się przydarzyło, na przykład przed chwilą się wystraszył. Interesuje mnie też tak zwane zarażanie emocjonalne, czyli na ile możemy przejmować emocje innych, zwykle badamy strach i które części mózgu za to odpowiadają. Zespół profesor Knapskiej nie ogranicza się do badań i analizy mózgu gryzoni, ale to jednak te doświadczenia z włączaniem i wyłączaniem konkretnych komórek dają głęboki wgląd w funkcjonowanie tego wciąż niezwykle tajemniczego narządu. Z mózgiem człowieka takich rzeczy nie da się zrobić i nie tylko ze względów etycznych. Tak, ja mam taki projekt, w którym zajmujemy się obrazowaniem ludzkiego mózgu podczas uczenia się strachu od innych, to znaczy takiego zarażania się strachem. I to robimy używając skanera, ale oczywiście rozdzielczość takich metod jest dużo mniejsza niż to, co możemy robić wykorzystując modele zwierzęce. Oczywiście to ma swoje ograniczenia, tak? Nie jesteśmy w stanie u zwierząt badać wszystkiego, to nie ma o czym rozmawiać. Natomiast takie proste emocje jak strach, one są, mówimy, konserwowane ewolucyjnie, to znaczy te same struktury odpowiadają za strach w mózgu myszy, szczura czy człowieka. Więc pewne mechanizmy są wspólne, dlatego jesteśmy w stanie robić to na modelach zwierzęcych. Idea jest taka, że mamy tutaj kamerę i nagrywamy zachowanie zwierząt. To akurat jest przygotowane do nagrywania interakcji społecznych i nagrywania ultradźwięków. Ponieważ myszy i szczury się komunikują za pomocą ultradźwięków, to mamy takie specjalne mikrofony, dzięki którym możemy nagrywać tę ich komunikację. My oczywiście nie wiemy dokładnie, co to znaczy. No jasne. Ultradźwięki potrafią być bardzo skomplikowane. Są takie, które są dosyć oczywiste, to znaczy takie, które się pojawiają w sytuacji zagrożenia i to są takie... Dobrze, zwiedzamy, więc wejdziemy na chwilę. Więc są takie ultradźwięki, które się pojawiają w sytuacji zagrożenia i one są takie dosyć oczywiste, bo to jest taki kształt płaski i są bardzo charakterystyczne w paśmie 22 kHz. Ale w momencie, kiedy zwierzę wchodzi w interakcję społeczną z drugim, to produkuje takie ultradźwięki, które są dużo bardziej skomplikowane. Są przede wszystkim, mają wyższą częstotliwość, tak zaczynają się od 50 kHz wzwyż i są bardzo różne w kształtach. Tak? W momencie, kiedy je rejestrujemy, widzimy kształt. Więc prawdopodobnie ta komunikacja jest dużo bardziej skomplikowana, no ale jesteśmy w stanie powiedzieć, że te wysokoczęstotliwościowe są związane z takimi pozytywnymi emocjami, z pozytywną sytuacją dla zwierzęcia, a te niskoczęstotliwościowe oznaczają strach.
ale myślę, że tam jeszcze jest dużo do odkrycia o tym, co szczury czy myszy sobie mówią. Gdzie w tak obszernej dziedzinie jak badanie mózgu jest miejsce na twórczość? W zadawaniu pytań. Zdecydowanie to, jakie pytania zadajemy, jakiej jakości i czy one są ważne, w sensie rzeczywiście pomogą nam zrozumieć jakieś procesy, no to jest kwestia naszych możliwości takich kreatywnych właśnie. No mnie interesuje na przykład, jak mózg kontroluje emocje, ale to jest bardzo szerokie pytanie, tak? W tym sensie to pytanie od lat pozostaje niezmienne. Natomiast są takie pytania szczegółowe, no jak ciało migdałowate kontroluje strach przekazywany społecznie. Znaczy, to jest też pytanie, na które próbujemy odpowiedzieć od dawna. Mamy już jakieś wyniki, wiemy sporo na ten temat, no ale zadajemy jakby tak kolejne szczegółowe pytania. Na przykład no, odkryliśmy powiedzmy obwód, który jest odpowiedzialny za przekazywanie strachu takiego, w którym partner jest bardzo pobudzony i się bardzo boi. No to potem zadajemy pytanie, okej, a jak to będzie, jak ten partner będzie się bał nieco mniej, tak? I mamy odpowiedź na to pytanie na poziomie neuronalnym. No i okazuje się, że to są nieco... To zapewne dotyczy wielu dziedzin nauki, ale z badaniem mózgu w szczególności jest tak, że im więcej człowiek wie, tym więcej widzi, ile jest jeszcze do odkrycia. Odpowiedź na jedno pytanie prowadzi do nowych. Kolejnych. A pytań tych jest nieskończenie dużo. No to w kolejnym kroku możemy się zacząć zastanawiać, okej, a jak to jest w stosunku do ludzi, tak? No więc to są takie kolejne kroki, one są niewielkie. No to, bo to często jest też błądzenie, tak? To się dobrze o tym opowiada, jak już mamy te wyniki, tak? I już wiemy, że coś jest takie albo inne. Ale ten proces polega często na popełnianiu błędów. Zadajemy jakieś pytania, stawiamy hipotezy, rzeczywistość się zwykle okazuje dużo bardziej skomplikowana. No mówiłem, że to skomplikowane. Ale i też wiele, wiele razy usłyszałem to od pani profesor w różnych momentach naszej rozmowy. Mózg jest niezwykle złożony, więc ten układ jest niezwykle skomplikowany. Taka bardziej złożona jest to struktura, skomplikowana materia. Rzeczywistość się zwykle okazuje dużo bardziej skomplikowana. Łatwo jest rozmawiać z twórcą, który nawet jeżeli na czymś pracuje długo, nie wiem, czy książkę, trzy lata, o tych jego mękach twórczych i blokadach i próbach odblokowania. Rozumiem, że tutaj w sumie też coś takiego się pojawia, to znaczy, że też natrafiacie na ścianę czy na jakąś przeszkodę, którą trzeba, no właśnie, się zastanowić, co z nią zrobić, czy ją pokonać, czy ją obejść, czy ją zignorować, czy pójść w innym kierunku. I rozumiem, że też właśnie ta seria pomyłek jest wpisana w naturalny proces badawczy, prawda? Tak. Jak sobie naukowcy z tym radzą? Ale no tych frustracji jest dużo, to znaczy niektóre są takie zupełnie obiektywne, to znaczy planujemy jakieś doświadczenia i okazuje się, że coś z jakichś powodów technicznych nie działa. No to powody techniczne zwykle daje się wyeliminować. To jest kwestia pewnej zawziętości oraz pewnej cierpliwości do materii nieożywionej. Natomiast czasami są to takie przeszkody, powiedziałabym, bardziej skomplikowane, bo okazuje się, że nasza hipoteza z jakichś powodów jest nieweryfikowalna. To znaczy, jeżeli mamy jakąś hipotezę i ona rzeczywiście zostaje potwierdzona, to jest dosyć taka komfortowa sytuacja. Ale bywa tak, że mamy jakiś wynik, który no jest niekonkluzywny w tym sensie, że takie standardowe metody oceny tego, czy coś jest prawdą, czy nie, to w naszym przypadku są zwykle metody statystyczne, bo my patrzymy na grupę zwierząt, tak? Mamy takie przyjęte jakieś wielkości grup, mamy też różne metody szacowania, ile powinniśmy zbadać zwierząt, żeby wyciągnąć wnioski. No i powiedzmy, że robimy wszystko zgodnie z regułami sztuki, mamy wynik, no ale taki ani w tę, to znaczy ani hipoteza ta, którą postawiliśmy, ani alternatywna. Tylko tak nie do końca wiadomo, czy to jednak nie za mało zwierząt, tak? Czy jednak ta technologia, którą zastosowaliśmy, była nieoptymalna, bo coś tam pobudziliśmy w mózgu, czego pobudzać nie powinniśmy, czy z jakichkolwiek innych technicznych przyczyn. No i to są frustracje rzeczywiście. To jest taka sytuacja, która jest trudna, zwykle też
No, jeżeli mamy wątpliwości, to zwykle powtarzamy eksperyment, tak? Raz, drugi, trzeci. No, jak nie wyjdzie za trzecim razem, to można uznać, że nie da rady. Jeszcze inną sytuacją jest otrzymanie wyniku innego niż zakładany czy spodziewany. To jest sytuacja dosyć częsta, ale to nie jest sytuacja beznadziejna, tak? Bo to jest jednak wynik. Znaczy, my zwykle staramy się iść za wynikiem, tak? No bo hipotezy można mieć oczywiście, natomiast rzeczywistość jest bardziej złożona i często bardziej interesująca. No to wtedy się planuje kolejne doświadczenia, żeby zrozumieć, dlaczego ten wynik jest przeciwny niż taki, który zakładaliśmy. No i to oczywiście wymaga czasu i cierpliwości, ale jest takim problemem do obejścia. No to są problemy eksperymentalne. Oczywiście są jeszcze takie problemy organizacyjno-ludzkie. My musimy aplikować o granty. Wiadomo, że to jest proces trudny, skomplikowany, długotrwały, czasochłonny. To jest konkurencja, tak? To oczywiście ma swoje zalety, no bo to jest taki moment, kiedy planujemy doświadczenia, tak? Staramy się kogoś przekonać do swoich test czy pomysłów, więc też jest to taka forma weryfikacji dla siebie, tak? Jak trzeba coś komuś sprzedać, coś trzeba komuś opowiedzieć, wyjaśnić specjalistom z dziedziny, no to wtedy też no, pracujemy nad tym pomysłem dalej, więc ten system nie jest zły. Inna frustracja, no oczywiście. tak. Odroczone nagrody. Proces od pomysłu do opublikowania pracy to jest kilka lat. Także to jest taki, powiedziałabym, proces skomplikowany. To słowo dość często pada tak, dzisiaj. Tak. No ale tak, no, bo tak musi być. No, taki jest świat. No. Tak. Chociaż chcielibyśmy prostych odpowiedzi na złożone pytania. To jest Narzędnik, podcast Papaya Rocks. Scenariusz, realizacja, montaż i udźwiękowienie Michał Kukawski. I jeszcze wielkie dzięki dla producentki Justy Robotyckiej.